jakiś czas temu przechodziliśmy jedno z bardzo wielkich, bolesnych doświadczeń w naszej rodzinie. Okazało się, że stoimy na granicy bankructwa, że możemy wszystko stracić, całe mieszkanie, cały dorobek naszego życia. Było to bardzo trudne dla mnie. Ogarnął mnie tak wielki strach. Ja nie miałam siły modlić się, nie mogłam czytać Słowa Bożego, bo myśli, jak jakiś chorób ciągle przechodziły przez moją głowę, pytanie za pytaniem, co zrobisz, co powiesz dzieciom, gdzie dasz psa, gdzie pójdziesz mieszkać, co zrobisz, co powiesz dzieciom, gdzie dasz psa, gdzie pójdziesz mieszkać, co powiedzą ludzie. Ja miałam tak wielki strach w tym czasie, że żeby opanować drżące ciało, musiałam trzymać się futryny, bo żaden mebel nie był tak silny, żeby razem ze mną nie drżeć. Miałam ciemność przed oczami i właśnie w takim czasie mój mąż zadał mi takie pytanie. Halinko, czy ty wiesz, że nie ma ducha Filistynów nad nami? I wtedy jakby światło zapaliło się w moim sercu, przyszła odpowiedź. Duch Pański jest nad tobą, namaścił cię, abyś przejrzała, abyś wypuściła swoją duszę na wolność, abyś ogłosiła miłościwy rok Pański. Wiecie, mi się dotychczas wydawało do tego czasu, że to jest słowo tylko dla Pana Jezusa. A wtedy zrozumiałam, że Duch Pański mnie namaścił, aby przejrzała. Zaraz poszliśmy do domu, bo to było w drodze. Otworzyłam Biblię i od razu zaczęłam szukać o Filistynach. Nie wiem jak wy, ale mnie Filistyni się tylko z Samsonem kojarzą. A że byłam kiedyś nauczycielką na szkółkach, więc znałam tą historię dobrze. Otworzyłam Biblię i zrozumiałam, to Duch Filistynów. Ograbił mnie z mocy, że nie mogłam się modlić. Oślepił mnie tak, że nie mogłam czytać. I zaprzątnął mnie w to jarzmo straszne, gdzie myśl za myślą, co zrobisz, gdzie pójdziesz, gdzie dasz psa, co powiesz dzieciom, którym tyle mówiłaś o Jezusie, a były jeszcze małe. I nagle powstałam na swoje nogi. I to światło mi towarzyszyło. Wiecie, to było tak wielkie doświadczenie, że mieliśmy takie długi, że choćby nam wszystko zabrali, to całe życie musielibyśmy jeszcze spłacać. Nawet ZUS posłał nam karę około 50 tysięcy za naszego byłego wspólnika. My mieliśmy zawsze wszystko zapłacone. Spłacaliśmy składki nawet przed terminem, chociaż czasami nie było na chleb, na światło, ale ZUS był święty, jak to mówił. Ja się nie mogłam z tym pogodzić. Poszłam do ZUS-u i prosiłam, żeby nam napisali prawdę, że ja imiennie i mój mąż, my mamy wszystkie składki zapłacone. Ale pani mi powiedziała, że oni to muszą rozważyć, że to nie jest takie proste, nic mu nie dają. Poszłam drugi raz do pani dyrektor i mówię, pani dyrektor, proszę sprawdzić, my mamy wszystko zapłacone, to nasz były wspólnik, to było jego obowiązkiem, proszę nam wydać to zaświadczenie, że nie zalegamy ze składkami, jeżeli ja tego nie przedstawię w banku, bank mnie zlicytuje, wszystko mi zabiorą, jeśli komornik położy na tę łapę, to nam nic nie zostanie. A ona mi powiedziała, proszę czekać do wyjaśnienia, nic mi takiego nie napisze. Ja przyszłam do domu, wielkie rozpaczy, bo w pół do dziewiątej wieczorem wszyscy już moi domownicy leżeli w łóżkach, a ja mówię, Boże, powiedz mi, co ja mam robić. Tyś mnie namaścił, abym przyjrzała. Daj mi światło tego. Wiecie, myślałam, że może pójdę do jakiejś koleżanki, ale ja nie mam prawa jazdy. Byłam w takiej bezsilności, ja byłam po prostu w panice. I nagle na chybił trafił, otworzyłam Biblię i otworzyłam na rozdziale przypowieści, 30 rozdział i przeczytałam tak. Jesteś najgorszy z ludzi, bo nie znasz imienia Pańskiego. Czy wiesz, kto zebrał wiatr w swoje dłonie, wodę w swoje połowy płaszcza? Czy znasz imię mojego syna? Czy znasz? Ja powiedziałam, Panie, nie znam. Ja tylko na ustach mam Twoje imię, a w sercu go nie ma. Panie, ja potrzebuję Twojego imienia. Zaczęłam wymieniać wszystkie imiona Pańskie i zobaczyłam, jest imię Sprawiedliwość. Nam się dzieje niesprawiedliwość. Panie, ja potrzebuję imienia Sprawiedliwość. Ja miałam na to 2 tygodnie, żeby iść do banku przedstawić zaświadczenie. Ja wołałam do Pana dniem i nocą. Panie, niech to imię Sprawiedliwość zajaśnieje w moim sercu. Tyś mnie namaścił, abym przejrzała. Namaściłeś mnie, abym swoją duszę uwolniła na wolność. I przyszło imię Sprawiedliwość. Poszłam po raz trzeci do ZUS-u. Dyrektorka mi zabroniła już przychodzić. Kiedy weszłam do ZUS-u, dzisiaj mogę powiedzieć, że miałam na twarzy wymalowane coś, bo strażnik mówi mi, nie ma pani dyrektor dzisiaj.
ale musi być, bo ja przyszłam do niej. I on sam od siebie, z taką odwagą, energicznie otworzył drzwi, poszedł tam na górę, otworzył drzwi, tak na oścież, wszedł tak odważnie i mówi, niech pani zobaczy, nie ma pani dyrektor. A tu za drzwi, pani dyrektor, jestem, miało mi mnie nie być, ale prawie się pokrzyżowały. Jak mnie zobaczyła, wzięła mnie za ramię i zaczyna mnie wypychać do drzwi, mówi, pani cieśla, proszę wyjść, pani wie, że ja też mam rodzinę, ja nie mogę pani napisać tego, co pani chce, to się musi wyjaśnić. Ja bym straciła dom, rodzinę, wszystko. Jak pani sobie to wyobraża? I nagle z mojego wnętrza, gdzieś w nadżołądkach, czułam, jak ogień wychodzi. Ja jej powiedziałam, pani dyrektor, ja tutaj przyszłam w imieniu Pana Jezusa. To jest imię Sprawiedliwość. Proszę się nie bać mi napisać prawdy. Pan Jezus się ujmie za mną i za Panią. Wiecie, co się stało? Ona wpadła w taki strach, w taką panikę, że zaczęła jakby na oślep szukać logopisów. Ołówka przewróciła nawet ten bojownik z tymi ołówkami, wzięła ołówek i ołówkiem napisała, że Eugeniusz Cieślak, Halina Cieślak, firma PPH sam z nie zalega z żadnymi składkami. Zawołała kierowniczkę, kiedy zobaczyłam tą panią, chyba tak nieprzychylna mi osoba, kazała jej to przepisać na papierze firmowym. Wiecie, ja wyszłam z tego gabinetu i ja byłam w takiej euforii, radości, że jak ta pani kierowniczka kazała mi to przeczytać, ja nic nie widziałam, proszę mi to przeczytać. Ona mówi, jak to pani przeczytać, się pani z tym zgadza. Ona mi to przeczytała, tak zgadzam się. Imię Jezus. Jeżeli dzisiaj jesteś, bracie, siostro, jakichkolwiek trudnościach, nie ma ducha Filistynów nad tobą, ale Duch Pański, on się namaścił ku temu, abyś przejrzała, abyś przejrzał, abyś uwolnił swoją duszę na wolność. Wiecie, to jest tylko fragment tego, co Bóg robi. Amen. Kontynuując to namaszczeniu, o prowadzeniu Ducha Świętego również przywołał pewną historię z mojego życia, nie tak odległą, bo rzeczywiście przeżyliśmy cały ten rozdział, czwarty rozdział Ewangelii Łukaszowej o Duchu Pańskim nad nami. O tym, że Duch Pański może Cię wspierać, może Cię prowadzić, może Cię inspirować w każdej chwili Twojego życia, mojego życia. Bo zawsze to tak myślę, że ten rozdział, że to jest odniesienie do Pana Jezusa. Tak, wiecie, no tak myślę z pokorą, to nie dla mnie. Ale gdy Święty objawił, że to i może być dla mnie, dla mojej rodziny, wtedy zaczęliśmy wspaniałe rzeczy oglądać. I opowiem wam nie tak dawną historię, właśnie jak Duch Święty przemówił do mnie. I wiecie, z wielkiej łaski usłyszałem to. Usłyszałem głos Ducha Świętego, bo muszę wam przyznać, że nie zawsze tak jest. Nie zawsze słyszę głos Ducha Świętego. Bardzo mi przykro, boleję nad tym. Wiecie, minął ten okres, poszerzyłem swoją działalność o usługi transportowe. I tak, no, jak to w życiu bywa, lodówka pusta, rachunków sterta, pracy nie ma. Co teraz? Modlimy się. Panie, daj rozwiązanie. I nagle pojawia się telefon ze Słowacji, z Żyliny, mają dla mnie ofertę wozić dokumenty firmowe na Urząd Pocztowy do Cieszyna. No, myślę, rozwiązanie na resztę. Super. Elegancko. Tam umówili się ze mną na stawkę. Dobre to były pieniądze. I rozpocząłem te prace. Wiecie, ale coś mnie uwierało. Coś mi nie dawało spokoju. To coś za dobrze. Za elegancko, za ładnie. Tak wszystko. I wiecie, był to okres, kiedy była wojna w Polsce z tymi dopalaczami, z narkotykami. I te firmy przenosiły się na Słowację, do Żyliny. Przyjeżdżam tam i pytam tego dyrektora, panie dyrektorze, ale czy to czasem ja nie uczestniczę w tym procederze? Bo jako chrześcijanin, no moje sumienie nie pozwala mi na to. Nie, proszę się nie bać, pan wozi dokumenty na Urząd Pocztowy. No myślę, no panie, no coś więcej mogę zrobić. No zapytałem się, powiedziałem i tak pracowałem z tydzień. Ale jednak coś mnie uwierało. I słyszałem
słyszałem to właśnie głos Ducha Świętego, to są dopalacze. Tylko tyle Pan przemówił do mnie. I wiecie, no tak mówię, rozmawiałem z tym dyrektorem, no i mówi, że nie. Ale jak się okazało, po tygodniu poszukał mnie. To jednak była ta firma. On mi podał inną firmę, która była w tym samym, to zresztą było na parterze Urzędu Skarbowego w Żywinie, ta firma. Wiecie, to była sąsiadująca firma i wtedy, gdy dowiedziałem się o tym, powiedziałem, absolutnie ja nie mogę tego robić. Składam natychmiastową rezygnację. Niestety, moje sumienie, to, że jestem chrześcijaninem, nie mogę tego robić. On się tak, wiecie, trochę żachnął. To Polak był. No jak to chrześcijanie, wiecie, jak to chrześcijaństwo, nie? Nie mówię, wie pan co, nie wiem, co pan słyszał, ale ja jestem człowiekiem, którego Jezus zbawił i ja uczyniłem Jezusa moim osobistym Zbawicielem. To nie wiem, jakie mam skojarzenia. I potem, wiecie, jechaliśmy, on jechał ze mną ostatni raz w samochodzie. 2 godziny, sam na sam. Ale nic lepszego się nie mogło wydarzyć. Słuchajcie, nie miał szans odejść, uciec, wysiąść. Musiał mnie słuchać. Także mogłem mu, ale to tak teraz wam mówię żartem, ale z pokorą, młody człowiek to był. Fantastyczny chłopak. I zaczął mu opowiadać moje życie. Jak Jezus mnie uwolnił z alkoholu, jako pracownik, dzielny pracownik browaru, Pan mnie dotknął i nie musiałem pić. Nie musiałem różnych rzeczy wyprawiać w moim życiu. Jezus odmienił moją rodzinę. I wiecie, świadczyłem, to 2 godziny się jechało. Także mieliśmy czas. I wiecie, tak się radowałem, że Duch Święty mnie ostrzegł, że już usłyszałem to. Usłyszeć tego ducha, który jest nad nami. Halleluja. Nie ten filistyński duch tego świata, który mówi, nie przejmuj się. Aha, jeszcze dał mi 100% podwyżki. Tak, żebym je chciał zatrzymać. To nie, to bym padł 200, czy to. Nie ma szans. Wiecie, i nasz umysł jest inspirowany Duchem Świętym, Duchem Jezusa Chrystusa. Halleluja. To jest cudowne przeżycie. I wiecie, już na koniec Biblia mówi, że Duch Święty będzie nas inspirował, co mówić. I przywołał mi Duch Święty pewną sytuację, którą mam chcę powiedzieć. Z mojej rodziny, z mego życia. Nigdy tego nie mówiłem i nagle w tym samochodzie przywołałem właśnie to wydarzenie. Mój ojciec był alkoholikiem. Był wybitnym fachowcem w dziedzinie elektryki. Nawijania silników. Starsi ludzie pamiętają kiedyś, te silniki się reperowało, dzisiaj się kupuje nowy, ale za komuny to było nagminne, że po prostu reperowało się to. I miał kolegę, który miał swój prywatny zakład i często nie mógł sobie dać rady i ściągał ojca. Wiecie, jak alkoholika można ściągnąć? Dać mu piwo i wódkę. To jest taki argument, że takie przebicie, że on zawsze pójdzie na to. Wiecie, on miał interes w tym, on miał pieniądze, a my coś by mieli w domu. I tak zacząłem opowiadać tę historię. Myśmy mieli łzy, przekleństwo, kłótnie. To była nasza zapłata. Matka prosiła go, żeby go nie ściągał, żeby mu nie dawał alkoholu, że no ale cóż, ten miał interes w tym, aby się poradzić. Dla niego nie było istotne, czy co my przeżywamy, co go to interesowało. Co ta rodzina przeżywa? Jeżeli bracie, siostro, coś takiego w twoim życiu jest, że to nie ma szans. Uważaj na to. Uważaj na alkoholika. Broń Boże, nie płacz mu wódką czy alkoholem. Bo ta druga rodzina cierpi. I wiecie, miał jedynego syna, rówieśnika mojego. I wydarzyła się straszna rzecz. Ukończył maturę, kończył szkołę, napisał maturę. Z okazji tego dostał od ojca nowy samochód. Na drugi dzień przywieziono samochód na labecie, a jedynego syna w trumnie. I wtedy opowiedziałem temu
temu Tomkowi. Właśnie tę historię. Nigdy tego nie mówiłem, nigdy tego nie analizowałem. I powiedział mu, ja jako dzisiaj, jako rodzic. Ja wiem, co ja przeżywałem w młodości, w takiej rodzinie, jak ja mogę wozić coś takiego. Gdzie dzieci to zażywają, a rodzice cierpią. Wiecie, myślę, że warto inspirować się Duchem Świętym. Warto wiedzieć, że nad Tobą jest Duch Święty, który krótko Ci powie, to jest to i tamto. To jest złe, nie rób tego. Słuchajmy się w to. Jeszcze raz chciałbym powiedzieć, że bardzo bym chciał i pragnął, aby zawsze słyszał Ducha Świętego. Nie tylko wtedy, nie tylko wyjątkowo, wyrywkowo, ale cały czas, aby nade mną był Duch Święty i Duch Świętego Boga. Amen.